Witam serdecznie, Matias 1. No dzisiaj ostro do przodu. Co wam chciałem pokazać? Zdemontowałem, praktycznie rozprułem całość. Całe tapicerki. Oczywiście LPG gości w moim aucie. No i tak wygląda dorobiona lampa. W drugiej sztuce jest to samo. Tutaj chcę założyć gniazdo na 240 V. Zainstalujemy sobie przetwornicę, dam ją prawdopodobnie tutaj gdzieś w tą wnękę, bo jest dosyć dużo miejsca. Także zaraz będę z tym walczył. Żeby założyć sobie asystenta zmiany pasa ruchu, czy dokończyć ten projekt, czujniki, które będą zainstalowane no, gdzieś tutaj w tych miejscach. Tylko tu mi troszkę koliduje czujnik PDC tylny. No nic, zobaczymy, będziemy tu robili przymiarki. Oczywiście zagościłem zaraz za zderzakiem, także żadnych dziur, niczego nie ma. Ładnie to wtedy wygląda. Zderzak jest wstępnie zrzucony cały. Na razie go nie daję na glebę, bo będę przymierzał te czujniki po skrajnych stronach tylnego zderzaka. Moduł już asystenta zainstalowany koło pieca Bose. Okablowanie wstępnie puszczone. Także tutaj wszystko powolutku się dzieje. No i co? Kończę kręcić i idę walczyć dalej. Pozdrawiam, Matias 1.